Zapraszam zatem do Ferajny. Usiądźmy razem i zagrajmy. Spędźmy ten czas miło i fajnie. Hej wszystkim, jestem CDDZO i witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w mojej najnowszej serii Zagrajmy W. Jest to gra, na którą wiem, że na tym kanale na nią czekała tona moich widzów. Gdzie tylko spojrzę na komentarze pod filmami czy gdziekolwiek, to po prostu widzę, że to jest tytuł, który się wszędzie przewija, który po prostu ludzie chcą zobaczyć najbardziej ze wszystkich, jakie tam ktokolwiek mógł wymienić. Więc pomyślałem, że najwyższy czas rozpocząć to oto Zagrajmy Wy. Phoenix Wright Justice for All, które jest sequelem gry Phoenix Wright Ace Attorney. Jeżeli ktoś nie wie, gry z tej serii są to visual novele, które są mocno oparte na dialogach i fabule. W nich nie ma wiele gameplaya, tutaj się nie skacze, chodzi, strzela czy cokolwiek. Więc jeżeli kogoś takie gry nie kręcą, to po prostu od razu powiem, że w tej grze raczej te osoby nie będą miały czego szukać. Więc tak po prostu na dobry wstęp. I tak, w Ace Attorney wcielamy się w rolę obrońcy sądowego imieniem, właśnie Phoenix Wright, tak się składa. I za zadanie oczywiście mamy obronę naszych klientów w sądzie. Udowodnienie, że są oni niewinni zarzucanemu im przestępstwu, którym przynajmniej w pierwszej grze było zawsze morderstwo. Czy to się potem zmieni, to się jeszcze tego przekonamy oczywiście. Ale póki co tylko sobie z morderstwami dawaliśmy tutaj jakoś radę. No i co tu mogę więcej dodać? Może to jeszcze dodam, że zanim przejdziecie do tego let's playa, że zanim go zaczniecie oglądać, to ja bym osobiście polecał jeszcze się jednak zaznajomić właśnie z wydarzeniami z poprzedniej gry, z prequela, z Ace Attorney tego pierwszego, ponieważ wydarzenia z pierwszej gry będą na pewno tutaj wspominane i niektórzy, osoby, które zaczęły właśnie od Justice for All, mogą po prostu nie wiedzieć, o co chodzi, o co konkretnie Kaman, i mogą się przez to trochę pogubić, więc jak mówię, dobrze byłoby, żebyście jeszcze obadali pierwsze Ace Attorney przed tym. Nawet nie mówię o tym, żebyście mój let's play oglądali z tego, ponieważ mówiąc szczerze, ja sądzę, że ten let's play jednak wyszedł trochę średniawo, że są po prostu rzeczy, które tam mogłem zrobić lepiej niż wyszły naprawdę, ale może właśnie w tej serii też parę moich błędów czy podobnych rzeczy tutaj pójść jakoś poprawić. Myślę, że już nie ma co przedłużać. Czas na nową grę i czas na pierwszą rozprawę. The Lost Turnabout. Jak ja się wplątałem w ten bałagan? Tyle wystarczy! Nie uciekniesz mi, panie Phoenix Wright! Ojejku, dobry początek. Sędzia się wściekł. Ojejku, wiem, że minęło chyba z tych 4-5 lat czy coś, ale żeby tak demonicznie się wściekać na mnie? Hej, miałem inne plany, uspokój się, naprawdę. Jestem tylko prostym obrońcą sądowym. Zamilcz! Nie jesteś warty swego tytułu! To w sądzie to nie jest młot, to jest młot! Chlast! A to był sen i budzimy się oczywiście już w sali sądowej i w poczekalni. O, Phoenix, jak mogłeś zmienić dzwonek na tę kompozycję Bacha? Miał wcześniej, kurde, z tego stalowego samuraja. Jak mógł po prostu samuraja zdradzić? Nie wybaczę mu tego. Co za koszmar. No i wini swój dzwonek! Widzicie? Zmień ten dzwonek, wróć do samuraja! Trzeba było nie drzemać przed rozprawą. Chyba się akurat rozłączyli. A, doskonale! Nareszcie go odnalazłem! A, to było blisko. Nie znoszę tego tobie robić, ale... To nic osobistego, panie prawniku. Walnął mnie gaśnicą, czy jak?
parę minut później. Czyli co, jeszcze sobie pospaliśmy? W sumie czemu nie? Auć! Wełbie mi się kolebie. I czemu czuję się tak... mgliście, a raczej pikselowo? Dzień dobry! Dzień dobry! Co jest nie tak? Nie wyglądasz dobrze! Ludzie są w najlepszym stanie, kiedy jest ranek. Gdzie jest twój duch walki? Przepraszam, ale czy możesz trochę się uspokoić? Moja głowa jakby boli. Zrozumiałam! Mówi to oczywiście wykrzykując. Czyli nie zrozumiała? A... czy jestem w kłopotach czy coś? Ha? Kłopoty? Czekaj, nieważne. Jesteś policjantką, zgadza się? Myślałem, że coś źle zrobiłem. O czym ty mówisz? To ja jestem w kłopotach. Co? Moje życie jest w twoich rękach dzisiaj, panie Phoenix Wright. Życie w moich rękach? Obiecałeś mi. Powiedziałeś, że udowodnisz, że jestem niewinna. Niewinna. Kiedy myślałam, że cała nadzieja stracona. Kiedy wszyscy inni prawnicy mnie wyśmiali. Zostaw to mnie, powiedziałeś. Ty, jedyny Phoenix Wright, przybyłby uratować dzień. I tym sposobem byłam ruszona do łez, sir. Ja nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Nigdy! O czym ta dziewucha dziamoże? Właściwie to naprawdę kocham oglądać twoje rozprawy i zawsze ci kibicuję, żebyś wygrał. Kiedy nie wypełniam żadnych obowiązków, to lubię tu przychodzić i... Co jest nie tak? Dziwnie się zachowujesz i się we mnie wpatrujesz. Nie w ciebie, tylko w twoją duszę! Trochę się przez ciebie denerwuję, sir? O, przepraszam. Boję się spytać, ale no, raz kozie śmierć. Więc to zabrzmi pewnie źle, ale... kim ty jesteś? Co? Panie Wright! Jak mogłeś to powiedzieć? Jak możesz robić to ze słabym sercem dziewczyny, która się ma stawić na rozprawie? Jesteś absolutnie okropny! Nie, znaczy się... Nie, to miałem na myśli. Czy to tak obrońca traktuje swojego klienta, sir? Ja w to nie wierzę. Nie, po prostu... No, wydaje mi się, że masz złą osobę. Jestem... Tak, no, jestem... Twoim ojcem. Jestem... Kim jestem? Czemu mam pustkę w głowie? A, standardowo, walną mnie w głowę, to stracę pamięć, amnezja, tego typu rzeczy. Mroczny obłęd, no w sumie mroczny obłęd, no bo skoro jest czarny ekran, to pasuje. Powodzenia, Phoenix. Rozprawa się wkrótce zacznie. To jest coś, czego bym teraz nie chciał na jego miejscu słyszeć od tamtego ochroniarza. No, liczysz na mnie, no... Liczysz na niewiele, tyle ci powiem. Biorąc pod uwagę, w jakim jestem stanie... Ta, mam amnezję, czy ambrozję, czy amnestię, czy inną równie poważną przypadłość. Okej, zobaczmy, co mogę razem poukładać. Z naszej konwersacji wynika, że... no, prawdopodobnie jestem obrońcą sądowym. I ta dziewczyna, powiedziałem, że udowodnię jej niewinność. Nie wierzę w to, że złożyłem taką nieodpowiedzialną obietnicę. Aaaa! Ktokolwiek, proszę! Powiedzcie mi, że to jest tylko zły sen! Czemu mam wrażenie, że z tego snu się nigdy nie obudzę? Gup. Ta, no niby Phoenixa się widziało pewnego w sądzie, jak tam wszystko niszczył, niszczył system, niszczył tam świadków, prokuratorów. Ale w tym stanie? Jak on se z tym poradzi? To jest coś ciekawego. O mój Boże, sędzia, tyle się czasu nie widzieliśmy. Nie gniewasz się w końcu za to? Nie gniewasz? Dobrze jest. Ten sąd rozpoczyna rozprawę pani Maggie Bird. Payne, znowu ty. Prokuratura jest gotowa, wysoki sądzie?
Co jest, panie Wojt? Mówisz do mnie? Czy widzisz innych obrońców tutaj? No, chyba nie. A więc, czy jesteś gotowy? Może będzie bezpiecznie, jak powiem, że nie? A gdybym powiedział nie, czy to byłby w porządku? Oczywiście, że nie! Więc czemu pytasz? No właściwie, no widzisz, wysoki sądzie, moja pamięć jakby... Sąd nie przyjmuje wymówek obrony. Ponieważ oskarżona jest członkiem policji, ta sprawa jest szczegółowo badana. W związku z tym, musimy tę rozprawę, no, tutaj przeprowadzić uczciwie, ale szybko. Chyba ci to w zasadzie powiedziałem. Mam nadzieję, że tego nie zapomniałeś. No, właściwie to zapomniałem, jako wszystkim innym na świecie. Panie Payne, pańska przemowa na wstęp, proszę. Tak, też wybaczcie, jeżeli nie będę się rzeczywiście... Nie będę używał cały czas takiego oficjalnego sądowego słownictwa czy coś. Po prostu, no, nigdy w tym fachu nie siedziałem czy w tej dziedzinie, więc mogę po prostu mieć tutaj trochę braki w tej kwestii, ale zrozumcie to, że czasami po prostu mogę coś, nie wiem, czy to źle przetłumaczyć, czy złego słowa użyć, a to jest raczej normalne, mi się wydaje. Okej, więc jak pewnie jesteś tego świadomy, to oskarżona jest, no, oskarżona o zabójstwo swojej swojego narzeczonego, tak, swojej narzeczonej, tak, lesbijska miłość się szykuje. A co gorsze, jej narzeczony był również członkiem policji. Policjant? Że co zrobiłaś policjantowi? To nie byłam ja. I poza tym, Dustin i ja nie byliśmy kochankami, no, że w taki sposób. W każdym wypadku, prokurator udowodni, że winna, no, że winną osobą jest nikt inny niż oskarżona. Doskonale. Panie Payne, proszę wezwij swego pierwszego świadka. Hi, hi, hi. Minęło trochę czasu, panie White. Okej, przestańcie mi to wypominać, Jesus Christ. Zobaczmy, czego się nauczyłeś od ostatniego czasu. Tym razem nie pokażę żadnej litości, rekrucie! Okej, a ty kim w sumie byłeś? O matko, detektyw Dick Gumshoe. Ponowne, no, kolejne nazwisko, za którym jakże się stęskniłem po tym czasie. Jak dobrze jest do tego wrócić, ale no... Znaczy, nie w stanie amnezji, ale wciąż. Ta, nie ma się gdzie ukryć. Jestem taki martwy. Mój Boże, Gumshoe. Twarz mi się sama uśmiecha, sorry. Świadku, proszę nam powiedzieć swoje imię i zawód. Nazywam się Dick Gumshoe, sir. Jestem detektywem w sprawie zabójstw w komisariacie, sir. Dobrze nie wyglądasz, detektywie? No cóż, sir, oskarżona, ona dla mnie pracuje, więc no wiesz. Pracujesz dla tego detektywa? Tak, sir. I kiedy byłam jeszcze starzystką, to on zawsze mnie pilnował, sir. On jest takim cudownym gościem, sir. Nie zapomnę tego, co on dla mnie zrobił. Okej, uspokój się. Wierzę ci. Detektywie Gumshoe, proszę opisz nam szczegóły tego morderstwa. Tak, sir. Stało się to w parku przy komendzie Parku Expose. Ofiara była jednym z miejscowych green, Dustin Prince. Był on zepchnięty ze strefy z ławkami na górnej ścieżce, sir. Lądowaniem pośniaczyło jego ciało i skręciło mu kark. Szczegóły są opisane w raporcie, który był wczoraj przekazany. A tak, ten raport z autopsji albo z sekcji zwłok, jak kto woli? Ale no, to oczywiście jest dowód, który nam się jakże pewnie przyda. Czemu nie pamiętam, żebym dostał kopię? No... Phoenix, naprawdę, odpowiedz sobie sam na to pytanie tutaj. Bo myślę, że odpowiedź jest raczej oczywista. Chyba się wszystko zgadza? Nawet ustalony czas śmierci jest nadzwyczaj dobrze udokumentowany. Zegarek ofiary zatrzymał się od lądowania, sir. I wyniki autopsji potwierdziły czas zgonu. Jeśli mogę, wysoki sądzie?
to prokuratora chciałabym przekazać te fotografie. Doskonale, sąd przyjmuje ten dowód. Który nam się akurat dodaje do zapisów sądu i to jest coś, na co oczywiście będziemy musieli też uwagę zwrócić. Póki co widzę też, że oprócz tego mamy jeszcze odznakę tutaj, no pewnie adwokata, coś podobnego. Jest telefon, jest chyba właśnie ten cały raport autopsji. No i są jeszcze jakieś okulary, do których pewnie przejdziemy prędzej czy później. I jakiś ważny dowód. Akurat na wczorajszym przesłuchaniu czy coś. Tak, wysoki sądzie. Tak, sir. Tak, przypuszczam. Panie Wright, czy wszystko samo w porządku? Pod ciałem ofiary był znaleziony bardzo ważny dowód. A, no, był? Czy ty straciłeś rozum? No, właściwie. No, tak to można nazwać. To nerwy, daj mi sekundkę. No co? Jak możesz tak brzmieć jak taki amator? Myślałam, że jesteś pro, sir. W porządku, sir. Ja ci przy tym pomogę. W takich chwilach dobrze jest zerknąć na zapisy sądu. I tutaj chyba właśnie się mniej więcej objawia to, że... Skąd ta amnezja, skąd ten pomysł, żeby Phoenix miał amnezję w pierwszej rozprawie? No po to, żeby tutaj był jakiś tutorial, tak? No bo, jak mówię, nie wątpię, że są osoby, które pewnie pierwszą grę nie grały w tej serii i na przykład od drugiej zaczęły i mogą tutaj od nowa, no, nic nie wiedzieć, muszą się wszystkiego od nowa uczyć. No i ten tutorial, no, ma w miarę sens, że się na nowo Phoenix tego uczy, skoro nic nie pamięta przedtem. Więc to jest, no, całkiem ciekawe rozwiązanie, nie ukrywam. Tak, w zapisach sądu możemy ogólnie właśnie sobie i na dowody zerknąć i też na profile wszystkich osób, które mają związek z daną sprawą. Właśnie jest Maggie Bird, nasza oskarżona, jest Dustin Prince, no, ofiara i jej narzeczony, jest Winston Payne, czyli prokurator, no i jest Dick Gamshu, nasz świadek, który no akurat też tutaj stoi przed sądem. Tam, o dziwo wie, o czym gada, mimo że nie była na moim miejscu. Ej, czemu ty się nie obronisz, skoro taka mądra jesteś? Dobra, wysoki sądzie, co jest? Trwa rozprawa. Zachowaj swoje pogawędki na potem. Przepraszam, wysoki sądzie. No cóż, chyba lepiej byłoby zobaczyć te zapisy sądu. I zobaczmy, co tam mogę znaleźć. Więc co tam było za... tak, ten guzik. No już go akurat kliknąłem, tam pokazałem co i jak. To wszystko się znajduje na dolnym ekranie DS-a. W porządku, panie Wright. Zobaczmy, czy wszystko się u ciebie zgadza. Co było dowodem znalezionym pod ciałem ofiary? Więc się może teraz właśnie przyjrzymy tym okularom. Otóż tutaj będzie napisane dokładnie, że są one znalezione pod... czy były znalezione pod ciałem ofiary, więc to jest to, czego naturalnie sąd tutaj szuka, potrzebuje i chce zobaczyć. Nie portfel i nie oznaka. To proste, wysoki sądzie. Para zniszczonych okularów. To się zgadza. Ofiara złapała okulary kryminalisty, kiedy był on pchnięty, sir. I trzymał się ich, kiedy upadał. Hej, czemu tak się na mnie patrzysz? Te okulary, które nosisz na sobie? Tak, to jest moja para zapasowa. Ale te z miejsca zbrodni, one nie są moje! Przyrzekam, sir! Jesteś pewna? A to no, przypuszczam, że można by soczewki sprawdzić, czy mają no tę samą ostrość, tam moc, tak dalej, plusy, minusy, te sprawy. Popatrz, to był przypadek, że tego samego dnia niechcący wdepnęłam na moje. Przypadek, powiada. A to bardzo niemiły przypadek. Wysoki sądzie! No nie wiem, jak sąd na ten śmiech zareaguje, ale... leć dalej. A, i ma więcej. O, jeszcze bardziej decydujący dowód. Bardzo dobrze. Wysłuchajmy o tym dowodzie od naszego świadka. I przy okazji wysłuchajmy prawdopodobnie, moim zdaniem, najlepszej muzyki z przesłuchania świadka w całej serii Ace Attorney. Jest coś jeszcze bardziej obciążającego niż te okulary pod ciałem ofiary, sir? W trakcie randki
ofiara była pchnięta ze strefy z łówkami. Ale udało mu się napisać imię sprawcy na ziemi, gdzie on wylądował. Nie lubię tego mówić, ale jest tam wyraźnie napisane imię oskarżonej Maggie, sir. I z tym dowodem i okularami ciężko rzec, że ona nie jest oskarżona, czy sprawcą. No oskarżoną jest, no to tym bardziej ciężko chyba jest tego nie stwierdzić. To jest zdjęcie tego napisu, Wysoki Sądzie. Ależ to jest tak, widzę bardzo wyraźnie imię na ziemi napisane tutaj. Okej, kolejny dowód od prokuratury przekazany do sądu i oczywiście też tym się pewnie będziemy mogli potem w tej rozprawie sugerować i z tego korzystać. Tam, w jakich sytuacjach. Tak, oczywiście w trakcie rozprawy takie dowody będą dodawane, no jak będą kolejne fakty tutaj odsłaniane i tak dalej. Ale już ci mówiłam, te okulary nie są moje! A jak wyjaśnisz jego wiadomość przed śmiercią? To konspiracja! Jestem niewinna, sir! Panie Wright, możesz przesłuchać świadka. Tak, no oczywiście było wpierw takie zeznanie, że ogólnie się dowiadujemy, co tam się działo, co on tam mówi. No i teraz jest taka część tych zeznań, gdzie musimy przesłuchać właśnie świadka i musimy po prostu tutaj, no w sumie nam zaraz właśnie powiem Maggie, co mamy zrobić. No to się niepodobne. To jest ta część, gdzie wchodzisz w twarz świadków. Wchodzę im w twarz i co im robię? A, chyba się jakoś nie obejdziemy z tym. Okej, dam ci pomocną dłoń. Wszyscy świadkowie prokuratury ukrywają jakieś rzeczy przed sądem. Co oznacza, że oni kłamią od czasu do czasu? Kłamią? Ale czy ten detektyw nie jest twoim szefem? No, nawet jeżeli nie ma na tego na myśli, to czasami on może niektóre rzeczy źle zapamiętać. Jak ten detektyw. No, w sumie on trochę wygląda jak taki fajtłapa. Że w sumie brwiami tym ruchem, taki, że tak się patrzy, że... O, co się dzieje? O, wróbel poleciał? O, mam krzywą grzywę? I tak dalej. A, to nie ma znaczenia. W każdym razie, to jest źle dla nas. Sir? I dlatego musisz przepytać świadka i... No, i kiedy to robisz, to musisz znaleźć i wykryć ich kłamstwa.